Zaczniemy od podstawowych rzeczy. Możemy mówić o technice, możemy mówić o metodyce. Ja to oczywiście Państwu pokażę, ale jak wszyscy jesteśmy też po części nauczycielami i myślę, że kilka ćwiczeń, które możecie wykorzystać na lekcjach wychowania fizycznego. No, piłek uszatych myślę, że nie macie w ilości 60 sztuk, ale można pewne ćwiczenia wdrożyć. Ja bym zaczął od tych prostych form tych ćwiczeń. Wiadomo, mamy mało czasu, też chcecie iść do domu, więc będę starał się jak najszybciej pewne rzeczy przekazać. Weź sobie, albo weźmiesz piłki uszate i podskoki krążenia ramion w tył w kierunku podskokami krążenia ramion sobie obręcz barkową. Proste, banalne ćwiczenie, to co wielokrotnie robicie na WF-ie, krążenia ramion w tył z obciążeniem. Można zastosować w formie rozgrzewki, ewentualnie dla zawodników, którzy chcą sobie robić. I blisko trzymasz, krótko i wypadamy skręt. Hop, hop, hop. Dobra, i wysoko, idziesz w dół. I to już jest ćwiczenie, które wzmacnia mięśnie skośne, które powoduje, że możemy już, to są ćwiczenia uzupełniające, czyli usprawniające młodzież, to możecie zastosować już u dzieci w podstawowym etapie. Kolejne ćwiczenie bierzesz i pod skokami krążenia sobie, hop, i około do tego. Wzmacniamy obręcz barkowo, układy rotacyjne, czyli możecie te ćwiczenia robić z obciążeniem, bez obciążenia. Robicie to na WF-ie, ale to jest faktycznie ćwiczenie, które pozwala nam wykorzystać. Kolejne ćwiczenie macie, to jako uzupełnienie, 3-4 ćwiczenia, żeby nie mówić tylko o technice i metodyce, bierzesz sobie na barki to samo ćwiczenie sobie robić ze skrętem na barkach, hop, hop. Hop, i tutaj już robimy sobie cały czas układ skrętowy. To jest najważniejsza rzecz, rzucie dyskiem i biodro. Czyli banalne ćwiczenia powtarzane z różnymi przyborami. Można wziąć to, bierzecie. Ja nie będę ukrywał, tych ćwiczeń nie przygotowywałem, tylko patrzę po przyborach i to, co macie najczęściej na WF-ie. Widzicie sprzęt i możecie go wykorzystać. Robić sobie skręty, możecie wziąć i sobie układ prosty. Cały czas mocna rotacja bioder. Jeżeli, jak poznać osobę, która ma szansę w rzutach zaistnieć? Szybka stopa, czyli widzicie, jak biodra bardzo są aktywne, tak zwane reaktywne, od razu wiecie, że taka osoba może zaistnieć. Nie duża, wolna do rzutów, tylko bardzo szybkie układy rotacyjne i to już po tych pierwszych ćwiczeniach możemy znaleźć. I wchodzimy, podejdziesz do mnie? Chodź, bez sprzętu. Podstawowe informacje o rzucie dyskiem i w każdych rzutach, pamiętajcie, kąt prosty, najdłuższa dźwignia, każdy z nas, a może nie wszyscy, koło zmieniał i ręką, krótkim kluczem w życiu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Pamiętajcie, cała idea, czyli prędkość jest droga przez czas. Mamy drogę i teraz to, co mówiłem o stopach, czas. Czas jak najkrótszy, tak? Jak najdłuższą drogę, najkrótszy, mamy prędkość wyrzutowo. Fizyki nie oszukamy. Jeżeli dany zawodnik jest w stanie wytrzymać jak najdłużej ten układ, będzie i bardzo szybko będzie daleko rzucał. I to jest cała idea rzutów. To samo macie w rzucie młotem, złącz ręce, zobaczcie, tutaj przysiad, pół przysiad zrób, zobaczcie, znaczy przesadziłem. To co samo, tutaj krążenia, on oczywiście jest, grawitacja, wszystko spada, tak, czyli wchodzi, ale to cały czas jakbyście bokiem zobaczyli zawodnika, jest walka o najdłuższą dźwignię, tak. To jest prosta zasada, o której mówimy. I teraz jest cała zabawa tutaj, żebyśmy zrobili po obrocie pewną rzecz. Przyjmujemy pozycję, jak wygląda w rzucie dyskiem. O technice jak najmniej powiem, dlatego że to się w teorii tego wszystkiego nie uda. To musimy praktyko. To, co robiliśmy na zajęciach, tylko praktyko jesteśmy w stanie się nauczyć jakiegokolwiek rzutu. Rzutu, koszykówki, czegokolwiek. Można godzinami rozmawiać, pokazywać. Jeżeli sami na sobie tego nie spróbujecie w życiu, tego się nie nauczycie. No to jest najprawdziwsza prawda. Czyli kąt prosty najczęściej jest. I zobacz, robimy lekki półprzysiad, nogi na, no ty przesadziłeś, nogi na, gdzieś na szerokość barku, tak? Czyli może inaczej, ja sam najlepiej to bez mikrofonu, sam na sobie, bo to najszybciej będzie działało, żeby czasu nie marnować. A że WF-y prowadziłem, to sobie poradzę.
Posłuchajcie, jest kąt prosty, tak? Przyjmujemy pozycję, tak? Nogi gdzieś na szerokość barków. Bo ja mówię o pełnej technice. Oczywiście zaraz wrócimy do prostych form toczenia dysku i to wszystko jeszcze raz sobie powtórzymy i odświeżymy. Mamy, zobaczcie, kąt prosty cały czas, tak? Przyjmuję pozycję. I teraz cały układ mięśniowy musimy wykorzystać, czyli układ skrętowy. No bo mamy kości, w życiu by nie stały, gdyby nie mięśnie. Ostatnio są modne filmiki na YouTubie. Często się przewijają z takimi, taki ludek, który przybija wszystkie mięśnie do tego. Część z Państwa miała styczność z tym, że to bardzo fajnie obrazuje i na czym to wszystko polega. Czyli ja przyjmuję pozycję, jak najdłuższą dźwignię, tak? I teraz do układu bioder robię rotację. Prawa noga trzyma, napięcie, zobaczcie, my wszędzie szukamy napięć, daleko drogo. Wchodzę teraz na lewą nogę, zejście, stopa, wykręca daleko ręce, zobaczcie, cały czas dźwignię trzymam. Idzie tu, odbicie, strzał, prawą nogą, jest zawieszenie daleko sprzętu, zejście, długa droga i pełny wyrzut. I to jest zabawa, którą ja już praktycznie 15-20 lat robię, jeszcze się ciągle uczę, więc tutaj nie jestem w stanie Wam tego całej zabawy pokazać, żeby w 45 minut się nauczyć, ale zobaczcie, cały czas jest zabawa, zobaczcie, cały czas, żeby po kole szła ręka. I im mniej tak zwanego wiosłowania rączkami, tym lepiej to wygląda. Im dalej, zobaczcie, jak wchodzicie, daleko prawa noga, daleka dźwignia. Krótko ręko, krótka dźwignia, tak? Czyli to, co dzisiaj Wam chcę pokazać. Im dłuższa droga, im szybciej, tym dalej jesteście w stanie zrobić. Nie chcę tego dzielić na czynniki pierwsze. To jest takie podstawowe kilka informacji. Próbujemy, wracamy do... Weźcie po dysku. Dobra. I teraz co na zajęciach można zrobić? Ja sobie włączyłem. Co na zajęciach można zrobić? Często gumowe dyski, Ringo. Rzeczy, które można w formie zabawowej, to co już w LDK mieliście, można Ringo do pachołka przerzucić, na celność porobić. No to jest fajna forma zabawowa, ale zawsze w każdych tych wszystkich ćwiczeniach pamiętajcie o jednym. Zawsze przyspieszenie musi być, nie może to być tylko na estetykę. I pierwsza forma, która najczęściej stosowana jest, czyli trzymanie dysku i zaczynamy pierwsza czynność, czyli zamachy, przemachy, żeby ten dysk trzymał się, czyli nie trzymał. Mamy dysku, tylko pierwsza forma, próbujemy najpierw sobie troszeczkę pierwszy pobujać dysk, żeby on nam nie wypadł. Oczywiście daleko od okien i próbujemy sobie, stańcie obok, żeby to było widoczne do Państwa, bo nie rzucacie, wyrzucacie dysku. Hop, lewa noga w wykroku. Nie bać, oni już wielokrotnie, dziecko będzie miało problem z takim zamachem, przemachem, to też na początku zaczyna się od piłki uszatej. Kończymy, żeby to szybko dzielić. I teraz tak, na początku, jeżeli dziecko ma problem, zaczynamy też to samo robić, trzymać. To mówię, gumowe dyski, nigdy nie dawajcie na początku tych dysków żelaznych, jeżeli nawet gdzieś w magazynku znajdziecie, tylko jakieś gumowe dla dzieci, bo one się szybko zniechęcą. A to jest nietypowy sport, bo niewielu ludzi to robi. Czyli taki prosty zamach. I to samo, przyjmujemy pozycję i to samo, te zamachy na początku trzymamy. Dysk, czy gumowy, czy piłkę uszato, próbujemy najpierw trzymać mocno, lewa ręka wysoko i teraz zasady bezpieczeństwa, za blisko są. Musicie się rozejść 3-4 metry, zawsze te popularne rączki na boki i 2 metry od siebie, to niestety tutaj już nie możemy tego zrobić. Macie małe grupy, można spróbować przy dużej grupy, odradzam takiej metodyki. No i to co oni już potrafią, próbujemy puścić i już próbujemy siłę odśrodkowo, powoli, tylko nie przekręcamy dysku w ten sposób, bo to jest wygodne. I w tym momencie, jeżeli dysk prowadzicie w tym układzie, to wiecie, że musi być cały czas działać siła odśrodkowa. Niżej na nogach i luźno, szybciej. To wszystko musi być swobodne, jak na weselu w tańcach. Nie ma kanciastych ruchów. Wszystko musi być miękkie. To zawsze zobaczycie bardzo łatwo zawodnika czy zawodniczkę, że ma smykałkę, bo nie robi tego w takich szarpanych ruchach. To widać od razu, że ta osoba ma czucie mięśniowe, czucie nerwowe. Dobrze. I przechodzimy do formy zabawowej. To banalne, ale ja rzadko to stosuję, bo to tylko polega na te ćwiczenia. Musimy, ja bym przeprosił chwilę, bo tutaj będę robić. Stańcie na wysokości gdzieś żółtej linii. I można dyskami gumowymi, lewa noga w wykroku i pierwsze ćwiczenie
Oczywiście tutaj jak gumowy dysk jest, to nie niszczy nawierzchni, tutaj możemy poniszczyć. Oczywiście większe bramki, pachołki, słupki, to już wasze i próbujemy wcelować do tego. To coś dzieci możecie zachęcić, bo tak to samym machaniem dysku, to raczej po 5 minutach przestaną to robić. Hop i sobie robicie nawet wyścigi rzędów, celujecie 5-6 razy. Banalna rzecz. No i 3 razy jeszcze. Dostałem mało czasu, więc się nie przejmujcie, szybko przejdziemy tematykę. No. Oni już... Możecie... Często macie teraz to wyrzucacie, w międzyczasie podpowiadam, jak tylko wasze ograniczenie w przemyśleniach powoduje, że nie zrobicie tych jakichś po prostu pomysłów na ćwiczenia. Macie najczęściej bramkę do piłki ręcznej, możecie te toczenia zrobić do bramki do piłki ręcznej. 7 czy do 15 dzieci, wszyscy celują, każdy sobie liczy punkty, wygrywa, więc można spokojnie. Kolejne ćwiczenie, tutaj już tego nie jesteśmy w stanie pokazać, ale też się stosuje, bo co wykorzystujemy? Bramkę do piłki ręcznej, ewentualnie najczęściej siatka za nią jest. Czyli macie bramkę do piłki ręcznej, jest pewna wysokość i próbujecie już, żeby to elementy metodyczne, żeby ten dysk przeleciał nad bramką do piłki ręcznej. Tego nie pokażę, bo nie chcę też tam zmieniać miejsca. Próbujecie 3-4 razy wyrzucić. Wziąłbym, państwo próbowaliście ze mną, to co oni w tej chwili robią, to ładnie wygląda. Tak jak próbowaliście wielokrotnie, do momentu, kiedy nie ma umiejętności rotacji dyskiem, nie przechodźcie dalej w nauczanie. Póki dziecko się nie nauczy rotacji, cały czas tego zabawy, rzucania, tego podkręcania, krótko mówiąc, jeżeli nie podkręca i luźnej ręki nie ma, nie idźcie w życiu dalej w nauczanie rzutu dyskiem, czyli już próbowania rzucania bokiem w rzucie dyskiem. I to samo możecie, to też nie przeszkadza, czyli to samo ćwiczenie na piłce uszatej. Nigdy nie każcie dziecko na długiej dźwigni, bo przy zamachu uderzy się po plecach albo bark wyłamie, bo to się robi oczywiście dźwignia miękka i proste też można sobie zamachy, też sam układ ruchu wypracować. Wiadomo, że nie uczy rotacji, ale to można zastosować. I pierwsza forma, nie zaczynacie na początku od rzutu dyskiem. Już to, co nauczyliście się tych zamachów, przemachów, odmachów, jak to woli to nazywać, to już jest indywidualna sprawa. I w tym momencie próbujecie pierwsze ćwiczenie w układzie rzutu dyskiem, nie dyskiem próbujecie. Bo najczęściej dziecko, jak przyciągnie, to kolegę albo koleżankę, która niestety źle stoi, albo ja pana kamerzystę trafię tym dyskiem. Nawet i zdarza się piłka uszata, bo dzieci nie wiedzą, kiedy wyrzucić dany sprzęt przed siebie. Czyli mogą dłużej przytrzymać albo za krótko i tutaj jest kwestia. Stajemy sobie i każecie 2-3 zamachy, przemachy, hop, puszczacie. Nie rzucałem dawno, a parę lat rzucałem i już nawet próbując wam pokazać, zrobiłem błąd. Próbujecie 2-3 razy. Pamiętajcie, nie muszą dzieci rzucać dyskiem, no bo tutaj zostałem poproszony. Jeżeli chcecie pokazać, to też pamiętajcie zawsze o kompensacji. Lewa ręka tyle samo, co prawa na tym początkowym etapie. Nie uczymy specjalizacji, nie chcemy być mistrzem Polski młodzików, tylko uczycie prostego ruchu. I tutaj zobaczcie, zamach jest. I pierwsza rzecz, która widać od razu błąd. Oczywiście, żebyś się nie denerwował, przyjmij pozycję tam, w tamtym kierunku. O czym ja mówiłem? Zobaczcie, cały czas będzie się przewijać w moim temacie. Zobaczcie, idzie ręka, ona naturalna, grawitacja jest, ona zawsze będzie trochę, ta ręka pracowała, to się nie uda. Ale ona, jakaś siła środkowa, czyli odchodzi i ona idzie tu i w momencie, jak ja za długo nie prześpię, ona mi nie spadnie. Tylko ona od razu pójdzie po tej dźwigni. Czyli ja zawsze zawodnikom pokazuję najprostszą rzecz. Czy go będzie bolało, to z tej strony, czy go będzie bolało, jeżeli ja mam taką dźwignię, uderzę go z takiej krótkiej dźwigni. No tam może siniaka być, ale jeżeli ja zrobię ruch z długiej dźwigni i uderzenie, to najłatwiej dzieci się będą bawić, ale będą rozumiały od razu na całą ideę. Spróbuj wziąć i też weź. Ja będę... Niby do 19 mam, więc jak powiecie, za długo mówię.
Ja też was nie chcę, żebyście zasypiali. Jeżeli kogoś to interesuje, jest bardziej ciekawe, to niech się skupia, a reszta, jak tu mówię, na kawę można śmiało sobie pójść i nie przeszkadzać. Idziemy. O, i zobaczcie, cały czas idzie, ręka spada. Jaka może być przyczyna? Prosta. Za ciężki sprzęt. Też nie oczekujcie od danej osoby, czy ona jest w stanie. Czyli macie dostęp do półkilogramowych, do 0,75, do kilogramowych. Cały czas zabawa, zabawa, zabawa i ogólnorozwojówka przy okazji dysk. Dysk jest od... I przerzucaj. Ja będę w międzyczasie mówił. Dlaczego dysk jest o tyle ciekawy? Dlatego, że ktoś, kto ma technikę, jest dużo słabszy fizycznie i mniejszy, powiedzmy, nie jest nagrywany, napakowany. Często wygrywa z taką osobą, jeżeli pomyśli, dlatego fajny jest dysk w tej całej zabawie. A dlaczego akurat dysk? Nie wiem. Jakoś to się zaczęło i nigdy się nie zastanawiam. Już dużo lepiej. I teraz, co wykorzystujemy? Chcę wam pokazać, tak jak jest w oszczepie, w młocie, we wszystkim. Najważniejsze to jest układ mięśniowy, jak najbardziej skręcić, czyli ta akcja, reakcja, gdzie następuje mocne napięcie. Zobaczcie, to wszystko musi trzeszczeć. I nie jest to zdrowy sport. Sam jestem przypadkiem, który jest po operacji i zobaczcie, gdzie my wszędzie szukamy, całej dźwigni, oszczep, zobaczcie, kula, to wszystko jest tutaj, tak? W młocie troszeczkę inaczej, no bo pracujemy na dłuższej dźwigni młotu, a nie na krótkiej dźwigni. Hop, i jest rzucanie, i zobaczcie, jeżeli, i to jest przykład armaty tak zwanej. No jeżeli mam ustawione, jak mam rękę, byśmy wzięli, armata jest tak ustawiona, czyli płasko i praktycznie płasko. Odchyl się na plecy, lekko zejść na nogach, zobaczcie, gdzie jest armata. I tylko cyk, puszczam lewą rękę, jak blokuję. Nic tu nie może być, w żadnych rzutach, wszędzie puść luźno rękę. Zobaczcie, wyobraźcie sobie, kilogramowy dysk to ile? Kilogram cukru. Czy ktoś z was bierze z półki w bardzo silny sposób, czy lekko? Czyli to trzeba delikatnie. Zobaczcie, skręt jest, hop, trzymam nogę. Zobaczcie, zawodniczka jest rozciągnięta. Czemu tego nie wykorzystuje? Zobaczcie, dłuższa droga, zęby wypadają. Tak? I jeszcze raz próbujemy. I przechodzimy, żeby szybciej, żeby nie rozwodzić się nad teorią. Próbujecie kolejne ćwiczenie, wchodzicie, lewa noga wykroko. Ty będziesz piłką, szator, zaś ty próbujesz dyskiem. Żebyście cały czas mieli obraz danego ćwiczenia. Czyli już zmieniamy trudniejszą formę. Tak, lewa noga wykroku, prawa odchylona i próbujemy wejść. Lewa ręka ugięta. O, i o to chodzi. Można? Można. To spróbujemy troszeczkę bliżej przede wszystkim, ale to też jest fajna część zajęć. Zobaczcie, tutaj jedna rzecz. Przyjmujesz pozycję, głowa to jest już troszeczkę kuchnia i wyższy poziom. Głowa, to od pana Chewińskiego się nauczyłem, głowa jest przedłużeniem tułowia, czyli mostek. Tutaj głowa nie przychodzi, luźna jest szyja. I zobaczcie, idzie skręt, zobaczcie, tułów jest tutaj, głowa jest tutaj. Tułów jest tutaj, głowa jest tutaj. Ona cały czas jest w tym układzie. Jeżeli tu wchodzę, wytwarza się napięcie, które powoduje zerwanie ruchu i nie ma pracy biodra. Ale to nie chcę przechodzić w tą kuchnię, bo to za dużo szczegółów, ale przede wszystkim. I teraz, jeżeli widzicie, że dzieci rzucają po ścianach, bokami, bo to można w ścianę piłką uszatą rzucać, nie ma problemu. I staje się zajęcie niebezpieczne, co robicie? Przechodzicie w układ klęczenia, tak? To samo ćwiczenie z odchylenia, układ klęczenia. Co można dołożyć? No bo rzucanie w siatkę, no ile można? 2-3 razy dzieci będą patrzyły na ścianę. Mówimy o dzieciach z podstawówki, czyli 6-7 klasa, bo wyżej to już możemy spokojnie mówić o treningu. Próbujecie w odpowiedniej odległości, czy piłką uszatą, czy dyskiem. Już nie na odległość, ale żeby była jakaś atrakcja, czyli mamy ten czerwony punkcik, który jest na materacu i próbuję do niego jak najbliżej wycelować, tak? Kto trafia, wygrywa batonik od nauczyciela. Próbujesz w klęku i celujecie do czerwonego punktu. Hop. Widzicie, też czucia odległości. Jeżeli to jest zbyt blisko dla wytrenowanej osoby, tak jak dla ciebie, no to się odsuwamy. No i pan kamerzysta cały czas musi uważać. Próbuję z klęku rzucić w siatkę. Jeżeli nie macie możliwości, niską salę, małą salkę, wszystko można zrobić w odchyleniu. Do czego to się przydaje, jeżeli dyskiem nie chcesz rzucać? Do tenisa. Pełny ruch.
Przecież to można bardzo dobrze. Też kolega z Kozieniec prosił mnie kiedyś, żebym dużo ćwiczeń przekazał. Wszystko w układzie skrętowym, czy piłka ręczna, czy siatkówka, czy wszystko. To my, lekkoatletyka w tej podstawowej formie, uczy tak zwanego tego przyspieszenia. Więc się nie bójcie też stosować tych ćwiczeń, bo dużo elementów, jeżeli przejdzie do innych gier, czy gier, głównie gier, bo one zabierają najwięcej młodzieży, tam będziecie mogli to zrobić. Można to zrobić w układzie już bez rzucania, w klęku, w siadzie. To przecież to jest tylko kwestia waszego wyobrażenia i zrobienia. Teraz przechodzimy do najczęściej stosowanej formy w treningu sportowym, czyli rzut z miejsca. Czyli najczęściej już próbują, tak jak literatura mówi, stosujemy rzut z miejsca, później z obrotu, z półobrotu, ale praktycznie to, co ja wam wszystko pokazałem, te elementy techniki, bo praktycznie z wami tośmy metodykę robili, rzucaliście do siebie, z miejsca i później z koła, ale troszeczkę mnogość ćwiczeń też nie chcę wam pokazywać zbyt dużo, żeby dziecko nauczyć. Tu już występuje względy bezpieczeństwa. Jeżeli próbujecie rzutu z miejsca, w tym momencie na sali nie możecie rzucać w tym punkcie. Oni rzucą, bo nikogo nie ma, ale zawsze wybieracie, najczęściej jest ściana, dany ruch, jeżeli praworęczny staje, on ma, rzucając najczęściej sektor, który jest niebezpieczny najbardziej, to jest ten 90. Ten element oczywiście tam przerzuca ją często, ale już tam nikogo raczej nie ma. I ten, to miejsce. Bo tu następuje początkowe przyspieszenie. Jeszcze nie ma tej siły dużej ośrodkowej, rzadko kiedy wylatuje ten sprzęt, czyli w rogu. I tam próbujecie uczyć rzutu z boku. Do tenisa przydatne, czyli sobie przyjmujecie, każecie nisko na nogach, przeniesienie ciężaru ciała na prawo, daleko lewa ręka, wkręcenie i rzut. Próbujecie wykonać. Każdy z was ma salę, najczęściej teraz są te kotary ciężkie, 2-3 materace, gumowy dysk, możecie to próbować, bo my mamy 7 miesięcy zimy i można spróbować też dla dzieciom pokazać 2-3 dyski, część, pokazuję to kuchnię, mamy pół sali. Co się dzieje najczęściej? Jedna, dwie grupy co robią? Siedzą, bo nie, wchodzą na boisko. Dlaczego nie możemy czy kuli, czy rzutu, czy płotków, czy czegokolwiek jedną grupę próbować? Ci grają, nauczyciel obserwuje te zajęcia, oni sobie liczą punkty, a jedna grupa, żeby się nie nudziła, próbuje sobie jakieś czy rzuty, jakieś ćwiczenia lekkoatletyczne. Fajnie to wychodzi, dzieci się nie nudzą, coś nowego jest. Na początku zawsze, ja też jestem pierwszą osobą, która marudzi, że coś nowego wprowadza, ale później jak coś nowego pokazali, to zaczynam się zastanawiać, że mi się to podoba. I teraz znowu wracamy do elementu, kiedy jest niebezpieczeństwo. Czyli jak staliście w miejscu, cały czas mówimy o grupie małych dzieci, ja nie wychodzę na wyższy poziom, no to możecie co zrobić, jak zwykle. Kolanko, wiadomo, że tu już nie wkręcę biodra, ale już samego zamachu, przemachu, żeby dziecko sobie popróbowało zrobić. No najfajniej było na jakimś kręciołku, ale to już jest wyższa szkoła. Spróbuj bokiem. Nie jest to metodyczne ćwiczenie, no bo ono nie uczy wkręcenia biodrem, ale dla dzieci można bezpiecznie zobaczyć, czy kolega trafi. O, i to spróbujecie sobie, można, to jest taka forma mało realistyczna, ale to przy porządkowym, można też zrobić też elementy ćwiczeń rozciągające, czyli noga. No siadu podkarskiego nie pokażę, ale można to wszystko zastosować, żeby tylko ten zamach, przemach był i pewne ćwiczenia zrobić. Jako element odpoczynku, tak? Bierzecie, weź piłki. Żeby cały czas nie mówić o technice, żeby cały czas nie zanudzać, żeby dzieci się nie nudziły, robicie część ćwiczeń, pokazujecie metodykę i wchodzimy w tak zwany układ treningu. Tutaj pan Trzepizor bardzo lubił to ćwiczenie, ale na początku zacznijcie sobie, bierzecie to piłki na bok, forma wprowadzenia, piłki na bok i krok skrzyżny do końca boiska. To oczywiście, proszę. To jest nic ciekawego, ale mocno rotujesz biodrami. U nas cały czas biodra chodzą. One muszą w stosunku do obręczy barkowej jak najbardziej się rotować. I teraz do tego ćwiczenia próbujesz teraz w tym kierunku, później połączysz krok skrzyżny z tym ćwiczeniem. Ciekawe, czy to się uda, ale teraz próbujesz tak zwane rotatory robić, czyli do tańca się przyda na weselu po pierwszej godzinie rozgrzewki dla starszych.
i robicie coś takiego. Hop, 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 hop. Robicie cały czas, próbujecie w przestrzeni błędnik trenować i to się często stosuje, czyli dane, czy w linii jesteś w stanie wytrzymać. Spróbuj. Można to bez piłek na początku zrobić. I zobaczcie, tutaj już od razu widać, czy ktoś będzie tańcerzem, czy nie. Zobaczcie. I to... Chcę wam jak najmniej sprzedać tej metodyki, tej siermiężnej, że trzeba dysk robić, tego wszystkie ćwiczenia. Można dziecko pouczyć też hop, zatrzymania, ręce, pracę, raz, pracuje sobie, raz, no i próbuje coraz szybciej, hop, hop, zatrzymać w jednym ruchu, w jednym ruchu. I próbuję później dwa ruchy. Zobaczcie, cały czas tym, zobaczcie, tu nie wiem jak ja to robię, ale podejrzewam, że nie za dobrze, ale cały czas musi być ta swoboda. Szybka, czy w piłce ręcznej, to się obserwuje w każdej innej dyscyplinie, jeżeli ktoś to swobodnie robi, to znaczy, że już jest wyuczony ruch. No i tu też możesz spróbować. Tu trener Tataruk często, pan profesor, żeby nie było. Robicie krok skrzyżny, czyli raz, dwa i próbujecie obrót. Raz, dwa, obrót. I raz, dwa, krok skrzyżny, czyli co to jest? Ćwiczenie koordynacyjne. Modne są te wszystkie berety, te ćwiczenia, stabilizacje. Dziecko lubi ćwiczenia w ruchu. Co, jeżeli kładziecie na materace, to część, 70% przestaje ćwiczyć i nauczyciel skupia się na tych, co chcą, a reszta praktycznie przesiedzi zajęcie. Starajcie się większość ćwiczeń w lokomocji robić. Proszę, spróbuj. Jak to woli. Proszę, można z piłkami. Pewnie robiłaś. Hop, hop, hop. I o właśnie. Zobaczcie, i to jest, czyli raz, dwa, można, nie trzeba tego od razu robić. Jeżeli ktoś ma problemy, nigdy się nie bójcie wycofywać w ćwiczeniach. Czyli nie wychodzi, mówicie spróbuj. A może to jest za bardzo zaawansowane ćwiczenie. Czyli co próbujemy? Żeby ustabilizować, gdzie ja chcę mieć nogi, to można dwa razy krok skrzyżny zrobić. Czyli raz, dwa, przeskok. Raz, ja już mam czas, żeby się przygotować do tego ćwiczenia, czyli ja mogę sobie to uzmysłowić, jak jestem w stanie zrobić. Często się tu trener Zabawski spale stosował rzut dyskiem 3-4 razy z dyskiem i następował wyrzut, ale to już nie chcę was zamęczyć. Teraz pokażę wam wszystkie, cała idea rzutu dyskiem. Wrócę, podejdziesz? Czy się kolegę wybieram, jakby coś, że przesadzą, to zamienimy. Teraz spróbuję wam pokazać całą ideę rzutu dyskiem, jakiegokolwiek ruchu. W każdym sporcie musicie szukać jak największego napięcia, czyli musi być pełne, aż w cudzysłowie, jak my to nazywamy, trzeszcze. I teraz bez mikrofonu po kolei kolegę będę modelował w tym całym ćwiczeniu, jak on to powinien wszędzie szukać ruchu. Przyjmij pozycję, ręce w bok, luźne. Zobaczcie, pierwsza rzecz, którą macie zrobić, połóż ręce mi na ramiona. Puść, rozluźnij. Jeszcze sztywno, ja to czuję. Ja się jestem w stanie, puść barki. Puść, rozluźnij. Musicie więcej rozciągać, szczerze powiem. Od razu to już wiem, że duża praca nad rozciąganiem powinna nastąpić, bo w momencie, jak ja biorę zawodnika, ręce muszą spaść. Ja nie mogę czuć tutaj tak zwanej tej skały, czyli ramiona w bok robisz. I teraz tak, robicie, przyjmuję szerzej troszeczkę pozycję, uginam lekko ręce. Jeżeli robicie bardzo mocne napięcie, to już teraz trochę pokazuję bardziej profesjonalne tłumaczenie tego całego, tej całej zabawy. Na koniec, żebyście zobaczyli, że można pewne rzeczy robić. Jeżeli barki są rozciągnięte, jest duże napięcie. Jeżeli rozluźnisz i za bardzo zamkniesz, czyli stracimy... No nie, to jest modelowanie. O, zaczynasz pracować ze mną, czyli... Jest to niebezpieczne z dziećmi, ale ten dotyk, to modelowanie bardzo jest potrzebny. Nie bójcie się, jeżeli macie wspólne zaufanie z zawodnikami do tak zwanej pracy czuciowej. Czyli on już zaczyna ze mną pracować, on zaczyna ramionami pracować. Zobaczcie, teraz luźno, teraz głowa pracuje z tułowiem, czyli tu przedłużenie idzie. Luźna głowa, nie jest sztywna. Zobaczcie, i teraz skręcasz tu w prawą stronę. To przytrzymuje stopę, to lekko puszczasz i teraz ja, trzymając tu biodro, ja już, to jest w którym momencie zaczynasz czuć napięcie, tu, tak? Tak dyskobole często odprowadzenie kończą i w tym momencie następuje, to już jest kuchnia.
przenosicie ciężar ciała, a w tym czasie wykręca się stopa. Wkręć, wkręć. I tutaj zobaczcie. Czujesz? Czuję. I teraz powoli prawo stopą i jedziesz. Powoli, daleko, daleko, daleko. Znaczy ja w odbiciu nie jestem w stanie. Teraz a on krótko prawą nogą zrobi, to co zrobi? Krótka ręka, dźwignia będzie krótka. Wracamy. Przyjmij pozycję. Jeszcze raz. I cały czas. Tłuczecie w cudzysłowie od początku. Siadasz, ręce luźno. Wracamy. Głowa puszczona, skręt, skręt i luźniej lewa ręka. Luźniej. Luźniej. Zobaczcie, to próba. To jest 2 kilo dla faceta. Wbrew pozorom. Puszcza i teraz zobaczcie. Wkręca stopę. Tu wyjeżdżasz. Tu za wąską pozycję ma. I przenosisz ciężar ciała na lewo. To, co pani Kumor pokazywała. Zobaczcie. W młocie na biodro, tak? U nas to samo jest. Wchodzi na biodro i zobaczcie. I teraz daleko prawo nogą po kolei idziesz. Daleko, daleko, ale nieco. Ja pokażę ja sam później, ale na koledze będę. Zobaczcie, już tu dźwignia pracuje, tak? Stawiasz nogę przed. Hop i zobaczcie. Cały czas. Powoli ja to pokazuję. On puszcza te napięcia, ale w teorii cały czas co ma być tu? Napięte. Czyli siła ośrodkowa. Dlatego co trzeba robić? Rozciągania. Kolega wieloboista zaniedbuje to. Wracam. No, powoli. No to wiem. Ale tu i powoli teraz lewa noga przechodzi za plecy. Stopka, 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 stopka. Puszczać na śród stopy prawej. Puść stopę. Hop i przepuść lewą nogę. O, i stawia. Zobaczcie. Już złapał napięcie. Znaczy, od początku, wiem, że zaraz umrze. Od początku do końca. Czuję jak to w tym? Czuję. I zobaczcie, i teraz wkręca biodro. Zobaczcie, wypchnij biodro. Zobaczcie. I taki machałek jak 250 przysiada i to wszystko, jak on to wyzwala tą energię, no to leci te 70 metrów. I teraz wy, wszyscy techniki, teraz odpocznij chwilę. Wszyscy się uczycie techniki, ale ona nie może być sama w sobie, ta technika dla techniki, tylko wszędzie szukacie napięcia. Jak w piłce ręcznej często jest ten przeskok, tak? To co Leszek pokazuje. Zobaczcie, dźwignia jak najdalej tu, aż trzeszczy. Dlaczego to jest niezdrowy sport? Bo mikrofony padają, zakłócenia, jest rotacja kręgosłupa. Pamiętajcie o tym, że zanim zaczniecie te wszystkie rotatory, zechcecie, musi być to obudowane. Najczęściej chudy chłopak z warunkami długa dźwignia, ostrożnie z dźwignią. Dlaczego? Krótki zawodnik z krótkiej dźwigni jeszcze nie zmęczy tego kręgosłupa, ale macie talent i chcecie już te 60 metrów, już było za młodzika, bo ja chcę się pokazać. Jak go tutaj nie obudujesz, jak to go nie powzmacniesz wszystkimi ćwiczeniami, te wszystkie usprawniającymi tymi ćwiczeniami, no to wam się rozsypie to dziecko, a nie daj Boże. No w pewnym sensie to jest kalectwo, no, operacja. Czyli pamiętajcie, najpierw obudujecie, później robicie. I teraz w mojej ćwiczeniu. Teraz ja na sobie to pokażę. Zobaczcie, na szerokość, to już jest cały obrót pokazany. Wolno, a później w pełnym zakresie. Zejście, trzymam prawą nogą, zobaczcie, tu jest napięcie na ręku. Wchodzę mocno na lewą nogę. Zobaczcie, najczęściej wykręcanie. Proste ćwiczenie. Wykręcam lewą stopę, zobaczcie, nic nie robię. Ja tylko wykręcam stopę, zobaczcie, co się dzieje. Prawa noga mi naturalnie chce uciec, czyli wkręcam, strzelam z prawej nogi, hop, kopnięcie, jest zamknięcie. To się wszystko w powietrzu odbywa, bokiem, to się wszystko w powietrzu odbywa nad ziemią. Hop, i w tym momencie możecie dzieckiem powoli, powoli, zobaczcie, cyk, 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 cyk wchodzić. I można to wszystko rozszerzyć. Później pokażę wam jeszcze na koniec 5 minut różnych form rzutu dyskiem, nauczania, ale to myślę, że jeszcze nie będzie ten etap. Na tym, jak zostaniecie, nauczycie z miejsca, koniec. Jak dalej chcecie wejść, no to na inne zajęcia, na wyższy etap. Nie przechodźcie dalej niż rzut z miejsca. To nie jest ten etap. Rzut z miejsca, jak się nauczy, chcecie, zobaczycie talent, albo chcecie dalej iść, to idziemy na wyższy poziom nauczania, albo krótko mówiąc, przekazujecie. Tak? I idźcie już pełny obrót. Nigdy nie nauczycie dzieci pełnego obrotu. Ja przez pierwszy rok, jak trenowałem, to zrzut z jakimś tam ustawienia przodem rzucałem na zawodach. Nie idźcie. I tutaj zobaczcie, wchodzę szybko i teraz jakby chciał piłkę kopnąć, hop, pach, wyskakuje miękko, wejście biodrem, ręka tu. Skąd się często wydaje, że bierze się, że podrzucacie dysk. Zobaczcie, zobaczcie. Wydaje się często u dyskoboli, że ten dysk wysoko jest. To zobaczcie, macie kąt prosty, tak?
ja już nie będę zamykał ręki, zaś schodzę na biodrze, ręka się niby podnosi, tak? Ona jest wyżej, ale jak ja wracam nogą, to jest kąt prosty cały czas. Dążymy do tego, ona spadnie. Idę po kole, w momencie odbicia ręka spadnie, bo będzie ta siła odbijająca, ta ręka nie wytrzyma tej siły odśrodkowej. Troszeczkę ręka spadnie i bardzo szybko nogą atakuje, wystrzeliwuje znowu ręka na dalekiej dźwigni i uderzenie dysku. Kończąc powoli, nie zamęczając, próbujecie na piłkach uszatych, trochę pokażę ćwiczeń. Będziecie powtarzać wszystkie ćwiczenia po mnie, czyli był rzut z miejsca. Kolejnym rzutem najczęściej stosowanym u nas w Orzewce jest lewa noga w wykroku. Ja biorę lewa, prawa, hop, wyrzut. Próbujecie. I to przez 5 minut przejdę całe abecadło, to co ja robię na treningach ćwiczenia. Te ćwiczenia są stosowane najczęściej u nas na rozgrzewce. Niby do 7, ale w 3 minuty się wyrobi. Hop. Czyli jest, już wprowadzam ruch, rytm, stopa, zostaje, hop, na 5. Dobra, po razie kolejne ćwiczenie. Wariacje. Idziecie, stajecie tyłem, robiłaś, co nam robiłaś? Prawa, lewa, coś takiego próbowałaś kiedyś? No to ja pokażę. Zobaczcie, stoicie sobie tyłem. Zobaczcie, każde ćwiczenie, czy ja tak postawię nogi, czy ja zrobię tu skręt, czy ja klęknę. Co się cały czas dzieje? My walczymy tylko o skręt. Czyli cały czas skręt w różnych wariacjach po to, żeby dojść do pełnej techniki. Czyli cały czas walczymy o skręt, żeby ręka nie opadała. To nie uczcie każdej formy, nie, to co już po kilku latach zauważyłem. Ja się za bardzo zacząłem zagłębiać w technikę, a tu niuans, tu niuans. A pewne rzeczy najprostsze są najlepiej nauczyć. Nie idźcie w niuanse, ogólniki najlepiej dziecko się nauczy. Najczęściej przychodzący zawodnik lepiej robi technicznie biodrem niż zaawansowany zawodnik, który zaczyna kombinować. Idziemy, czyli ćwiczenie tyłem, hop, wyrzut, tak? Wyrzut. Chcę spróbować lepiej. Można zrobić, znaczy, żeby, po co to też często jest? Cały czas jest skręt, ale żeby nie zanudzić dziecka. Robicie odprowadzenie, odstawiacie nogę, tak? Można w drugą stronę odstawić nogę. Często jest tak. Często jest robienie z półobrotu. Robię, nie będę rzucał, bo to nie o to chodzi, tylko chcę wam końcówkę pokazać, ile jest ćwiczeń, że to nie jest tylko dwie techniki. Robię skręt, odprowadzenie, wyrzut. Beznadziejnie to pokazałem, sam wiem o tym. Nie można dodatkowo do tego dołożyć sobie takie ćwiczenie. Ten skręt przez lewą nogę, wyrzut, rzut z miejsca. Można zamęczyć obrotami, czyli robię hop, odprowadzam, robię hop, odprowadzam. Tylko to jest wszystko zależne od was. Jak was dzisiaj zawodnik zdenerwował? Możecie cały czas go w obrocie miksować. Dlaczego? Żeby on czucie własnego ciała złapał. Czyli on wiedział, gdzie jest przestrzeń. Często jest tak, że uczy się, jak robi się pełny obrót, to pokaż mi, jak ty jesteś w stanie wrócić do tego, tak? Do tej pozycji. I to, co zrobiliście formę. Lewym bokiem, obrót, wyrzut. Można te 2-3 obroty, pełny obrót, można w pełnym obrocie zatrzymania, czyli robię odprowadzenie, hop, zatrzymanie, robię odprowadzenie i zatrzymanie jeszcze można zrobić, wyrzut. Nie chcę pokazywać wam idei techniki, ale w każdym ćwiczeniu uczepiłem się tej piłki ręcznej, ale chcę wam coś więcej przekazać niż tylko temat rzutu dysku. Macie w atlasach metodycznych rzut z miejsca, rzut z biodra, czy czegokolwiek uczyć. Dlaczego nie jesteście w stanie, żeby dziecko się nie zanudziło i nie klepanie się tego dwutaktu, czegoś, uatrakcyjnieć te ćwiczenie. Tylko kwestia wyjść, bo macie takie doświadczenie, jedno, dwa i od razu wam idzie. Wy się też nie nudzicie, bo wy robicie coś ponad dane ćwiczenie. No tyle było, żeby dzień się dobrze skończył, to jakieś pytania.